Witam Was bardzo serdecznie z tej strony mini z portalu ptfo.pl, a dzisiejszy odcinek z cyklu Koszary będzie hardline'owy. Omówimy sobie jeden z zestawów dostępnych właśnie w tej grze, który bardzo często można spotkać na polu bitwy ze względu na to, że jest on niezwykle skuteczny. Jak zwykle rozpoczniemy od uzbrojenia, potem przejdziemy przez wyposażenie oraz pewne jego właściwości, a skończymy na poradach odnośnie taktyk i najlepszego użycia całego tego sprzętu. A więc zaczynamy od broni głównej i ponieważ w hardline mamy dwie frakcje, policję i syndykat, i tak długo jak na jakąś broń nie zdobędziemy licencji, czyli chyba 1200 zabić, tak długo mamy indywidualne uzbrojenie, tak więc indywidualnie te frakcje omówimy. Jeżeli chodzi o policję i o broń główną, to ja wybieram MPX-a. Nie wybieram K10, do którego skłaniali się wszyscy przed patchem. Po patchu też wiele mówi, że jest on przegięty, ale jak dla mnie prędkość przeładowania i ilość kul w magazynku jest zbyt niska, więc wybieram MPX-a, który jest o wiele bardziej uniwersalny, szczególnie na tych troszkę większych mapach. Jako celownik zakładam sobie holo, oczywiście powiększony magazynek, mamy wtedy 35 kul plus jedna w komorze, czyli 36, no i ciężka lufa, która jest praktycznie najlepszym dodatkiem na lufę właśnie w Battlefield Hardline. Jeżeli chodzi o broń osobistą, to rewolwery po stronie policji są dość słabe i tak długo jak nie odblokujemy sobie Magnuma, proponuję paralizator. To jest jedyna broń w grze, która zabija jednym strzałem, oczywiście poza knockoutem, ale knockout to troszkę inna kategoria, tak więc ten paralizator ja lubię używać, szczególnie ze względu na to, że kogoś, kogo właśnie porazimy, możemy przesłuchać, a za to są dodatkowe punkty i oczywiście dodatkowe informacje dla naszej drużyny. Jeżeli chodzi o syndykat, to wybieram P90, która jest moim zdaniem chyba jedną z lepszych broń. Ja się lepiej z nią czuję, jeżeli chodzi o hardline'a. Oczywiście jako celownik Cobra, do tego laserek i ciężka lufa. Szkoda, że P90 nie ma powiększonego magazynka, no ale dzięki temu laserowi praktycznie bez celowania możemy zdejmować przeciwników naprawdę z niezłych odległości. Jeżeli chodzi o broń osobistą, no to wybieram na większe mapy Magnuma, a na mniejsze mapy paralizator w związku z tym, co mówiłem odnośnie policji. I teraz już lecimy jednym zestawem, bo jeśli chodzi o gadżety, granaty i tą broń do walki wręcz, no to możemy sobie wybierać praktycznie to samo w obu klasach. I tak, w przypadku gadżetu pierwszego, no to oczywiście maska przeciwgazowa, to związane jest z tym, że wybierzemy sobie granaty gazowe i żeby się samymi tymi granatami nie zatruć, no to oczywiście z tego gadżetu będziemy musieli skorzystać. Jeżeli chodzi o gadżet numer 2, no to tutaj jest sytuacja troszkę skomplikowana, ponieważ mechanik ma bardzo dobre gadżety, w ogóle chyba jedne z najlepszych gadżetów w całym hardline'ie i tutaj w zależności i od trybu i od mapy wybieram sobie w następujący sposób. Jeżeli chodzi o tryb fucha oraz o podbój, krowa forsa, napad z dużą ilością pojazdów na większych mapach, wybieram sobie granatnik. Raz ze względu na to, że on właśnie z tymi pojazdami będzie sobie lepiej radził, a dwa ze względu na to, że chociażby telefon satelitarny będzie mniej przydatny w przypadku, kiedy mamy właśnie tą ciężarówkę dowodzenia, na której możemy się respić, a telefon satelitarny z kolei wybieram w krwawej forsie i w napadzie wtedy, kiedy mapy są mniejsze, kiedy nie ma na nich pojazdów, a szczególnie nie ma właśnie tej ciężarówki dowodzenia, na której cały zespół może się respić. Na mniejszych mapach podboju i na deathmatchu szczególnie wybieram oczywiście wkładkę pancerną, która ogranicza nam obrażenia o 50%, co jest ogromną przewagą nad jakimkolwiek przeciwnikiem. Mówimy tutaj oczywiście o trafieniach w klatę, no ale większość kul trafia nas właśnie w tą strefę. Jeżeli chodzi o granat, no to tak jak wspomniałem, będzie to oczywiście granat gazowy, to jest jakby clue dzisiejszego odcinka. No a w przypadku tej broni do walki wręcz wybieram sobie tonfę policyjną czy kij baseballowy, nie wybieram sobie żadnego z noża ani żadnej z broni, która zabija przeciwnika, ponieważ moim zdaniem obezwładnienie i przesłuchanie to jest coś, z czego powinniśmy korzystać jak najczęściej. Moim zdaniem przesłuchanie samo powinno zostać spaczowane, nie powinno pokazywać wszystkich przeciwników na polu bitwy, ponieważ to jest gigantyczna przewaga, którą możemy uzyskać. Oczywiście przesłuchanie chwilkę trwa, ale jeżeli na przykład uda nam się zajść jakiegoś snajpera i go obezwładnić, to spokojnie możemy go przesłuchać, nie będąc narażonym na ostrzał drużyny przeciwnej, ponieważ wtedy przeważnie jest on gdzieś skampiony na krańcu mapy, a dzięki temu cały nasz zespół widzi dokładnie, gdzie znajduje się
przeciwnik. Przypomnijmy, że w Hardline ulepszona została minimapa i mamy także podpowiedź, czy przeciwnik znajduje się na naszym poziomie, czy jest wyżej, czy jest niżej, czyli mamy po prostu ten trójkącik na minimapie jest mniejszy lub też większy. Tak więc to przesłuchanie jeszcze zyskuje na wadze i moim zdaniem powinno być ono ograniczone do jakiegoś promienia, powiedzmy około 20-30 metrów od tego przeciwnika, którego właśnie przesłuchaliśmy. I w ten sposób właśnie uzbrojeni, w ten sposób wyposażeni wybiegamy na pole bitwy, ale zanim powiemy sobie trochę więcej o taktyce walki, musimy wspomnieć i dokładnie omówić wszystkie z gadżetów, które posiadamy. Zacznijmy od maski przeciwgazowej. Otóż ona nieco ogranicza naszą widoczność po bokach, na skraju ekranu, co może nam troszkę przeszkadzać oraz dodatkowo słychać takie sapanie i taki ten dźwięk jest lekko wygłuszony, więc może nam to troszkę przeszkadzać w nasłuchiwaniu kroków przeciwnika. To szczególnie jest widoczne w sytuacji, kiedy powiedzmy stoję przy tym skarbcu, pobieram z niego kasę i próbuję nasłuchiwać, czy jakiś wróg się nie zbliża, wtedy to sapanie może nam troszkę przeszkadzać, ale ogólnie z maską biega się dosyć dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę to, co dzięki niej zyskujemy. Mając granaty gazowe, których na starcie dostajemy aż 3 i już na pierwszym poziomie reputacji odblokowujemy dodatkowy granat, więc będziemy mieli je dość szybko 4, no to trzeba przyznać, że takie combo może być bardzo skuteczne. Granat można rzucić dość daleko i działa on naprawdę, naprawdę długo. I co on robi z naszym przeciwnikiem? Otóż praktycznie go oślepia. Jeżeli nie mamy założonej maski przeciwgazowej i wbiegniemy właśnie na granat gazowy przeciwnika, wtedy przez dłuższą chwilę nic nie widzimy, zaczynamy powoli dostawać obrażenia oraz przede wszystkim, i to jest bardzo istotne, obrażenia, które dostajemy od jakiejkolwiek broni są podwajane, czyli jeżeli nasz przeciwnik stoi w zakresie działania naszego granatu dymnego, każda kula trafiona mnoży się razy 2, damage tej kuli razy 2, czyli z takiej P90 czy z MPX-a nawet na dłuższym dystansie, pomimo tego, że damage jest niższy, możemy kogoś bardzo szybko wyjąć, ponieważ każda kula, każde trafienie mnożone jest razy 2. Jeżeli chodzi o granatnik, to bardzo dobrze on się sprawdza w zwalczaniu pojazdów. Oczywiście trzeba przynajmniej 3 strzały, aby taki pojazd zniszczyć, ale biorąc pod uwagę to, że praktycznie z każdej broni pojazdy nieopancerzone można ostrzelać, no to taka seria z MPX-a czy z P90, 2 strzały z granatnika i nawet takiego sedana można zniszczyć, a biorąc pod uwagę to, że w Hardline każdy strzela do wszystkiego, co się rusza, a szczególnie pojazdów, no to można liczyć, że do takiego zniszczenia doprowadzimy naprawdę szybko. Znacznie gorzej granatnik radzi sobie z piechotą. W ogóle radziłbym do piechoty z niego nie strzelać, ponieważ nawet centralne trafienie nie gwarantuje nam zabicia, a przełączenie się z granatnika na broń główną czy osobistą praktycznie może powodować naszą śmierć, kiedy przeciwnik się odwróci i zorientuje, co się dzieje. Granatnik jest także o wiele mniej przydatny w porównaniu do Battlefielda 4 w przypadku wyburzania ścian, ponieważ tak jak wiecie, destrukcja w Hardline jest o wiele mniejsza, także zostawiamy sobie te granaty właśnie na pojazdy, a na trzecim poziomie reputacji warto jest właśnie dobrać sobie 2 dodatkowe granaty do granatnika, jeżeli mamy go na wyposażeniu. Jeżeli chodzi o telefon satelitarny, no to jest standardowa respiarka, rozkłada się moim zdaniem troszkę łatwiej i tego terenu płaskiego musi być troszkę mniej niż w przypadku Battlefielda 4, co jest dobrą wiadomością. No i ostatni z gadżetów, który możemy sobie wybrać, wkładka pancerna, tak jak wspominałem, 50% mniej obrażeń przyjmujemy na klatę. No i trzeba przyznać, że to jest chyba jeden z najbardziej przegiętych, zresztą gracze najbardziej właśnie narzekają na ten gadżet. Chociażby strzał z takiego knockouta w klatę nawet nas nie zabije, także musicie przyznać, że mocno może taka wkładka pancerna pomóc. I to już wszystko, jeżeli chodzi o te główne własności naszego wyposażenia i uzbrojenia. A teraz jak najlepiej wykorzystać je na polu bitwy? No, pooglądajcie sobie już tyle, że pewnie się domyślacie. Ten zestaw najlepszy jest do takich bardziej taktycznych trybów, do krwawej forsy, do napadu, gdzie wiemy, gdzie przeciwnik będzie się znajdował, albo gdzie my się chcemy znaleźć i chcemy się odciąć od tego przeciwnika. Jeżeli pobieramy chociażby kasę z tego banku, wrzucamy sobie granaty na potencjalne wejścia oraz jeden zdecydowanie pod nogi, dzięki temu sami znajdujemy się w chmurze gazu. Jeżeli ktoś będzie chciał podejść, to zacznie dostawać obrażenia, to po pierwsze. Po drugie, zostanie oślepiony.
strony, a po trzecie, to jest taki system wczesnego ostrzegania. Jeżeli sobie wrzucimy właśnie te granaty gazowe w wejścia do pokoju, w którym załóżmy się znajdujemy, to jeżeli tylko ktoś się zacznie zbliżać, my zobaczymy hitmarkery i wtedy będziemy wiedzieli, że przeciwnik znajduje się w strefie rażenia tego granatu. Możemy wycelować, posłać serię i najprawdopodobniej położymy go na glebę, ponieważ przypominam, on dostaje dwa razy mocniejsze obrażenia od każdego strzału. Jeżeli gralibyśmy na przykład w trybie napadu, no to można wrzucić ten granat na walizkę, bez względu na to, czy my ich bronimy, czy chcemy je gdzieś przenieść, ponieważ wtedy przeciwnik, który będzie miał tą walizkę podnieść, po pierwsze zostanie oślepiony, po drugie zacznie dostawać obrażenia, a po trzecie łatwiej będzie go wyjąć. Możemy także wrzucać te granaty na punkt odbioru właśnie walizek. Wiemy, że przestępcy, którzy chcą te walizki ukraść, muszą chwilkę w tym miejscu postać, a jeżeli będzie leżał ten granat, na pewno nie będą mieli na to najmniejszej ochoty. Taki zestaw może sprawdzić się także w innych trybach, tych nastawionych już prawie stricte na zabijanie, takie jak podbój czy też deathmatch. Jeżeli mamy mniejszą mapę, taką jak na przykład dzielnica, ciasne pomieszczenia, no to po granacie, przypominam, mamy ich aż 3 i po pierwszym ulepszeniu mamy 4, no to spokojnie możemy jeden budynek cały praktycznie zagazować i poruszać się przez kilkanaście sekund właśnie w tej chmurze gazu, eliminując każdego z przeciwników, który znalazłby się w naszym pobliżu. Także podsumowując, to jest świetna zabawa, to jest świetne taktyczne wykorzystanie uzbrojenia, czyli to, co ja kocham najbardziej w FPS-ach i prawdę mówiąc, kiedy teraz sobie powróciłem do Hardline'a i nagrywałem ten materiał, gra sprawiała mi wiele radości, dawała mi sporo satysfakcji i postanowiłem, że przynajmniej raz w tygodniu do Hardline'a będę sobie zaglądał. Coraz więcej znajomych, mam nadzieję, będę się tam także pojawiać, a jest ku temu dobry powód. Otóż w tej chwili, i ten materiał jest nagrywany około tygodnia przed premierą, przed tym jak wrzuciłem go na YouTube, więc może już ta promocja nie jest aktywna, ale mam nadzieję, że jest. Na Originie Hardline jest za 50% ceny, czyli za niecałe 90 zł możemy mieć nowiutkiego Hardline'a na peceta. Jeżeli chodzi o konsolę, to także już grubo poniżej setki możemy kupić sobie używkę, a gry się nie zużywają, o ile płyta nie będzie zniszczona, to spokojnie można sobie w nią pograć i to przez kilka dobrych lat. Także serdecznie Was namawiam do tego, abyście dali Hardline'owi szansę, tak jak już kiedyś mówiłem w filmie właśnie odnośnie teraźniejszości i przyszłości tej gry. Szczególnie na konsolach trzyma się naprawdę nieźle, jest mnóstwo serwerów w każdym trybie, na każdej mapie. A pamiętajmy, że przed Hardline'em jeszcze naprawdę sporo, kilka DLC i jeżeli nie jesteście wielkimi fanami Gwiezdnych Wojen, ani takich kosmicznych klimatów i na Battlefronta się nie nastawiacie, no to pomyślcie, ile czasu do kolejnego Battlefielda trzeba będzie poczekać. Tak więc, jeżeli go nie macie, być może jeszcze raz to przemyślcie. Mam nadzieję, że spotkamy się na Hardline'owych serwerach. Obiecuję Wam także w tym momencie, że na 100% na najbliższym live'ie, o którego mnie pytacie w połowie sierpnia, jak gdzieś jak wrócę z wakacji go zrobię, na pewno Hardline także się pojawi, a tymczasem jeżeli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych, a ja już odmeldowuję się z tej strony Miniu z PTFOPL.